Tak rozpoczął się dzień przy Bułgarskiej. Po wpisie w mediach społecznościowych można było się domyślać, że podpisane zostaną 3 nowe umowy z piłkarzami Lecha. I tak też się stało. Klub ogłosił na przestrzeni 2 godzin, że ważni dla zespołu zawodnicy pozostaną w kolejorzu. Jako pierwsze ogłoszone zostało przedłużenie umowy z Filipem Szymczakiem do 2027 roku. Później, że kolejne 12 miesięcy w Poznaniu spędzi Barry Douglas, a na sam koniec spadła prawdziwa bomba. Wydawało się, że zatrzymanie Filipa Dagerstola na dłużej jest w sferze marzeń. Choć i piłkarz i klub byli tym zainteresowani, to w grę wchodziły kwestie prawne. Na skutek ogłoszonych na początku tygodnia przez FIFA nowych regulacji dotyczących piłkarzy klubów z Rosji nic już nie stało na przeszkodzie, by Szwed związał się z Lechem nowym kontraktem. Następny w kolejce może być Filip Wilak, który niedawno debiutował w pierwszej drużynie kolejorza, a wciąż nie ma parafowanej nowej umowy. Aktualna wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu. I na poziomie najwyższym, bo w tej chwili rezerwy grają najwyżej z wszystkich zespołów w Polsce, rezerwy Lecha, no pokazał klasę i na pewno po tym wyniku brały go kluby pierwszoligowe i ekstraklasowe, bo ma 20 lat i jest ogromnym potencjale szybkościowym i myślę, że ten debiut no dał jasną informację. Chcemy na ciebie stawiać, dostajemy warunki i teraz trzeba je po prostu doprecyzować i ja na 99% wierzę, że Filip Wilak w przyszłym sezonie będzie następnym młodzieżowym zawodnikiem, który będzie grał w barwach Lecha Poznań. W nowym klubie zagra także wychowanek Lecha Poznań Dawid Kownacki. 26-latek przenosi się z Fortuny Düsseldorf do Werderu Brema. Będzie to więc dla niego powrót na boiska Bundesligi po 3 latach przerwy. Kolejne transfery w drużynie Lecha Poznań z pewnością jeszcze przed nami.